Dzień dobry, gościu XPL, Krzysztof Zalewski. Ponoć Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Krzysztof Zalewski odkrył muzykę. To jest jeden z komentarzy na YouTubie pod twoją piosenką. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Pretekstem do naszej rozmowy jest koncert. Gracie koncert już w piątek, najbliższy, w Ustroniu. Zgadza się? Tak, tak. 10 lipca gramy w Ustroniu. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników muzyki i tych, którzy są wygłodniali prawdziwego koncertu po 3-miesięcznej kwarantannie. Odmroziłeś się, było to widać już w Żywcu. Miejmy nadzieję, że pogoda w Ustroniu będzie lepsza i nie stanie się to, co w Żywcu. Tak, tak, no mam taką nadzieję. No cóż, szkoda tego Żywca, bo nie zdążyłem dojść nawet do tych ulubionych moich piosenek, takich bardziej skomplikowanych, zawiłych. Chciałem zbudować dramaturgię koncertu, a tutaj, że tak powiem, w trakcie uwertury no tak. Też moje ambicje i plany, że tak powiem, wyśmiał. No ale tutaj warunki są nieco inne. Zresztą tutaj przede wszystkim będziemy grali dla ludzi, będzie żywy kontakt, więc nawet jeżeli będzie lało rzęsisty deszcz na nas, to i tak nic nie jest w stanie przeszkodzić mi w dobrej zabawie i w tym, żebym mógł z powrotem odbudować międzyludzki kontakt. Właśnie, ten międzyludzki kontakt jest bardzo ważny, ta energia. Chyba nie możesz bez tego żyć, tym bardziej, że nie tylko śpiewasz, ale grasz na wielu instrumentach, piszesz teksty, jesteś multiinstrumentalistą. Ja nie mogę się doczekać tego koncertu. Powiedz mi, bo mieliśmy pandemię, mamy pandemię, był na przykład ten Żywiec z tą pogodą. Jak ty sobie radzisz z trudnościami? Jak wychodzisz z jakichś takich sytuacji, które są trudne, ciężkie i są problemowe? Jaką masz filozofię? No cóż, no filozofia to jedno, a żeby jeszcze ją zaszczepić i uprawiać w codziennym życiu, to drugie. No najważniejsze moim zdaniem jest to, i to polecam każdemu, żeby nie złościć się na to, na co nie mamy wpływu, bo to zupełnie jest bezcelowe i tylko marnowanie energii życiowej, więc no życzę sobie pogody ducha, żebym mógł godzić się z tym, czego nie mogę zmienić, że tak powiem. No tak. Więc to jest takie moje motto, które staram się wprowadzać w życie. Poza tym no takie problemy typu czysto techniczne na scenie, no to jest kwestia wieloletniego doświadczenia jednak, że można je pokonywać. Też wiele lat grania koncertów uczy, że nie, to nie jest najważniejsze, żeby na koncercie wszystko było perfekt i nie ma co się denerwować, trzeba myśleć naprzód, bo można się, nie wiem, zapętlić na tym, że coś mi nie wyszło w trzeciej piosence i zepsuć cały koncert, a można... A chyba pomyśleć... nie to jest najważniejsze, prawda? Chyba no, ta energia i to, co chcesz przekazać. Dokładnie, trzeba myśleć o tym, że to trzeba następną zagrać w takim razie świetnie. Natomiast jeżeli pytasz, jak sobie radzę z problemami typu z pandemią, no to jest temat zupełnie, zupełnie nowy i... Ja mam i tak sporo szczęścia, bo akurat planowałem nagrywanie płyty w czasie, kiedy ta pandemia się wydarzyła. Akurat premiera jest przełożona teraz na jesień, tak? Myślisz tak, o tej płycie? Tak, mhm. Tak, premiera będzie we wrześniu. No i zobaczymy, no chcemy oczywiście zagrać trasę promującą płytę, ale zobaczymy na ile koronawirus pozwoli, na ile Ministerstwo Zdrowia pozwoli. Będziemy grać tak jak przeciwnik pozwala. Myślę, że taką poważną trasę już, że tak powiem, z wodotryskami i ze wszystkimi efektami w dużych miejscach to zagramy w przyszłym roku. Natomiast no mówię, ja miałem i tak sporo szczęścia, bo spędziłem większość tego lockdownu nagrywając wokale i dopieszczając płytę. I tańcząc chyba, przygotowując choreografię do nowego teledysku. Tak, no między innymi tak, z Heleną Gandżalian ćwiczyliśmy taniec synchroniczny, żeby podkraść trochę fanów Britney Spears. A efekty można zobaczyć już teraz, bo tak, jest teledysk do Tylko Noc. Tylko Nocą. Tylko Nocą, tak. I jest to piosenka zapowiadająca całą nową płytę twoją. Jest to piosenka, taka pierwsza jaskółka, która zapowiada nową płytę. Za chwilę wypuszczamy drugi singiel, który myślę bardziej będzie jakiś taki wspólny mianownik miał z całą płytą, bo tylko nocą, mówmy się, jest taki mocno taneczny, mocno syntetyczny. Takie lata 80., taka elektronika. Tak.
Trochę ukłon w stronę Billie Eilish, trochę ukłon w stronę starego Police. No ale generalnie stopa na każdą ćwiartkę, taki dyskotekowy numer. Natomiast no, reszta płyty mimo wszystko jest bardziej rockowa, więc drugi singiel myślę, że będzie takim mniejszym zaskoczeniem muzycznym. No właśnie, bo to było duże zaskoczenie, prawda? Od tego rocka poprzez różne ścieżki, ale no ta teraz zupełnie inna stylistyka, której utrzymana no, jest piosenka tylko nicą. Dla mnie to jest nadal rockowa piosenka. Dla mnie to jest po prostu rockowa piosenka, tylko tyle, że na syntezatorach. No, tam gitara elektryczna się pojawia w drugim refrenie. A jak wspominasz w ogóle pracę z teledyskiem, pracę nad tym teledyskiem? Bo to Bieszczady były, są. Bieszczady, no ja byłem trochę przerażony, bo kręciliśmy to zaraz dwa dni po tym żywcu, który się nie udał, bo spadł deszcz. A musieliśmy kręcić nocami. Dwie noce kręciliśmy ten teledysk i mieliśmy czerwiec, więc najkrótsze noce z całego roku. Mało czasu, więc ja się modliłem tylko, żeby te deszcze nie spadały. Przekładaliśmy datę kręcenia teledysku też dwukrotnie, żeby uniknąć opadów, ale no, w górach nic nie przewidzisz, więc... Ale czerwcowe noce bardzo klimatyczne, to też chyba udało się oddać. Bo to ten tak, sam reżyser, który wcześniej na przykład Miłość, Miłość, tak? Tak. Inspirowany Mariną Abramowicz, ten teledysk. Mhm. Tak, no zdecydowanie najlepszy mój teledysk, Miłość, Miłość. Ostatnio go obejrzałem po długiej przerwie, to faktycznie wzruszający jest ten teledysk. To zasługa Piotra Onopy, zasługa Natalii Przybysz, zasługa Mariny Abramowicz, bo tak naprawdę... Ale muzyka i tekst też robi swoje. Ja się wzruszam za każdym razem, kiedy widzę i słyszę tę piosenkę, więc to naprawdę jest wielki ukłon i dziękuję za to. Bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast tutaj dobrze się bawiliśmy przy Tylko Nocą. Dwie noce tak naprawdę tańczyliśmy na... Trochę w błocie, trochę na takiej górce, był spory spadek, więc to, co mieliśmy wyćwiczone idealnie na równiusieńkim parkiecie, nagle się okazało, że trzeba przeskakiwać różne krzaczki i brodzić po kostki w błocie po deszczu. Ale i tak było bardzo przyjemnie, ciepłe noce, klimat taki zupełnie odrealniony, bo jesteś w środku Bieszczad, a tutaj po prostu świecą świetluwy jak na jakimś rave party. No plus faktycznie, mimo tego światła, które powinno odstraszać wszystko i hałasu, który cały czas leciał z głośników, to pod koniec kręcenia list przyszedł już pod sam plan, widocznie, że był tak zdenerwowany, mówi, ludzie, dajcie spać, no, drugą noc. Najpierw was 3 miesiące nie było, a teraz jak przyszliście, to już na całego tutaj świecicie, tak? Tak, no ale udało się szczęśliwie, dobrze się bawi. Poczekaj, coś cię nie słyszę, nie wiem, czy ty mnie słyszysz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, teraz cię słyszę, okej. Okay. Mhm. Sam fakt, że mogliśmy... O, teraz znowu tu mi się coś... Sam fakt, że mogliśmy spędzić dwa dni w zielonych, pięknych Bieszczadach po 3 miesiącach jednak siedzenia przymusowego w domu, już był taki odświeżający i przyjemny. W niedzielę też wyjdziesz z domu i zagłosujesz? W niedzielę absolutnie. To jest najważniejsza niedziela roku, nie wiem, może i dekady. Dobrze, ale nie chcę rozmawiać o polityce, bo szkoda tego cennego czasu. Szkoda czasu i nerwów, natomiast absolutnie no, nie chcę nikomu wtłaczać do głów moich poglądów, natomiast absolutnie apeluję, idźmy do wyborów wszyscy, idźmy, naprawdę, nie dajmy wybrać za siebie. No, to jest przywilej nasz, to jest nasze prawo, ale moim zdaniem to jest nasz po prostu absolutny obowiązek, żeby uczestniczyć w tej demokracji, o którą tak ciężko walczyli nasi przodkowie. No i naprawdę. No. Czyli tak, reasumując, w piątek koncert, zapraszamy Państwa, odsyłamy do Twojego Facebooka, do Twojej strony internetowej w Ustroniu, w piątek o 20:00, z tego co pamiętam, tak? Tak, a w niedzielę wiadomo co. Jeszcze zapytam, czy Ty zamierzasz iść w stronę filmu? Bo wiem, że zagrałeś w historii Roya, ale też w przyszłym roku chyba premiera jakiegoś nowego filmu, w którym będziesz miał swój udział jako aktor. Tak, w grudniu nakręciliśmy zdjęcia, w grudniu, styczniu film o Kalinie Jędrusik w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz, Marysia Dębska gra Kalinę Jędrusik. No i to była dobra przygoda, no, tym razem nie musiałem, że tak powiem, zmieniać skóry, bo gram człowieka zajmującego się muzyką, tak zwanego piosenkarza, więc no było to zadanie bardziej, no mniej aktorskie na pewno niż w historii Roya. Poza tym no w historii Roya ja nie mogę patrzeć na te swoje
wyczyny. Ale ponoć nie możesz słyszeć też swojego idola, to znaczy twojego występu chyba Jeremy, tak? O Jezus, nie, absolutnie. To znaczy, że się rozwijasz, to znaczy, że po prostu poświęciłeś tyle czasu, energii, widzisz postępy i dlatego nie możesz, ale to chyba świadczy o tym, że jesteś bardzo dobrym artystą. Zresztą jeżeli ktoś się mierzy z piosenkami Niemena, no to musi też znać swoją wartość, tak mi się wydaje. No, albo być po prostu, wiesz, szalony i zarozumiały skrajnie. Natomiast zdecydowanie Niemena płyty jestem w stanie słuchać, a Jeremy z Idola absolutnie nie. Ale to było tak dawno temu, że jest to już... Tak, no więc z tego samego powodu, ponieważ no, historia Roya w moim wykonaniu nie była najlepsza, no też nie mam żadnego przygotowania aktorskiego, więc pomyślałem sobie, że zagranie takiej drugoplanowej roli w filmie, gdzie nie muszę tak naprawdę silić się na wielkie aktorstwo, no bo gram piosenkarza tylko tyle, że 50 lat temu, no jakoś w jakiś sposób może trochę poprawi mi humor mój na własny temat, jeżeli chodzi o moje umiejętności aktorskie. Natomiast film muzyczny w dużej mierze, piękna reżyseria, uważam, że świetnie Marysia Dębska portretuje Kalinę Jędrusik, także bardzo serdecznie Państwu polecam, bo we mnie jest seks, premiera jest, zdaje się, w lutym. W przyszłym roku. A co Ci jeszcze poprawia humor na zakończenie, zapytam? Ray Charles, piosenka What I Say. Dobrze. No to w takim razie zapraszamy na koncert. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że pogoda dopisze i energia i wszystko. A poza tym zobaczymy się też przy promocji płyty. Pewnie planujesz koncerty, tylko nie wiemy, co będzie z tym koncertem. Nie wiemy, co będziemy mogli zagrać, ile i tak dalej. Dlatego cieszymy się, że mamy szansę pograć teraz w wakacje i nie mogę się doczekać. Pierwszy przełamujący złą koronawirusową pasę koncert w Ustroniu 10 lipca o 20. Widzimy się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Krzysztof Zalewski był naszym gościem.